Załóżmy, że ludzkość stoi w obliczu śmiertelnego zagrożenia z kosmosu. Powiedzmy, że do Układu Słonecznego przybywa gigantyczna planetożerna ośmiornica z zamiarem połknięcia Wenus, Marsa, Ziemi, Jowisza i innych planet, z wyjątkiem Saturna. Postanawiamy więc przenieść się do tego gazowego giganta z charakterystycznymi pierścieniami. Na szczęście rozwinęliśmy już skuteczne technologie, dzięki którym takie podróże są możliwe. Szybko wsiadamy do ogromnych statków, startujemy i lecimy do Saturna. Życie na samej planecie jest niemożliwe, jako że nie ma ona stałego podłoża. Statek nie będzie w stanie tam wylądować. To monstrualna kula gazu, która jest dziewięciokrotnie szersza od Ziemi. Aby porównać rozmiary obu planet, rzućcie okiem na monetę pięciocentową oraz piłkę baseballową. Atmosfera Saturna składa się głównie z wodoru i helu, zatem jeśli podejdziemy tam do lądowania, nigdy nie osiągniemy celu, a im niżej będziemy schodzili, tym większego ciśnienia doświadczymy. Aż w końcu statek zostanie po prostu zmiażdżony. Pozostaje nam jedna opcja: pierścienie Saturna. Składają się one z olbrzymich, średnich i malutkich cząstek lodu i skał latających wokół gazowego giganta z wielką prędkością. Uformowały się z przelatujących obok komet. Grawitacja Saturna zbijała te zagubione ciała niebieskie z kursu i miażdżyła je swoim ciśnieniem. Fragmenty komet zaczęły gromadzić się wokół planety, tworząc pierścienie. Niektóre z tych cząstek latają szybciej, inne wolniej. Najbliżej Saturna znajduje się pierścień D, za nim podążają pierścienie C i B. Potem jest duża szczelina zwana przerwą Cassiniego i dalej mamy pierścienie A, F, G i E. Ta klasyfikacja jest nie do przecenienia przy tworzeniu mapy tego fragmentu kosmosu. Ludzie zbliżają się do pierścieni, ale nie mają odwagi na nich wylądować. Najpierw wysyłają kapsuły testowe z robotami, które mają zweryfikować teren i ostatecznie wybierają odpowiednie miejsce na pierścieniu E. W rzeczywistości odległość między skałami jest dość duża i statek może bez problemu manewrować. Są tam maleńkie cząsteczki, ogromne skały rozmiaru domu i komety wielkości całej góry. Pierwszy robot z dużą prędkością podlatuje do jednej ze skał. W tym momencie kamień wielkości piłki baseballowej przebija korpus robota. Kolejny zostaje wzięty w kleszcze przez dwa zderzające się głazy. Trzeci wpada w deszcz ostrych sopli i rozpada się na kawałeczki. Ludzie organizują na statkach zakrojone na szeroką skalę warsztaty inżynierskie i budują nowe kapsuły i roboty. Tym razem są one wykonane z bardziej wytrzymałych materiałów. Wkrótce inteligentne urządzenia znów docierają do wielkiej skały. Po drodze mniejsze cząsteczki w nie uderzają, ale nie przebijają się przez pancerze. Maszyny zakładają na latającej skale małą stację, w której będą mogli zamieszkać ludzie. Jednak po kilku godzinach duży odłamek asteroidy niweczy całe przedsięwzięcie. Wygląda na to, że potrzebujemy innej strategii. Gigantyczne statki skanują cały obszar pierścienia E i obliczają trajektorię miliardów kamieni. Ludzie wreszcie znajdują pośród tego chaosu idealne miejsca, które pozostaną nienaruszone przez długi czas. Lądują więc na starannie wyselekcjonowanych dużych skałach, w kapsułach i zaczynają się osiedlać. Budują stacje i małe domy, instalując na nich potężne baterie. Saturn znajduje się w odległości 9,5 jednostek astronomicznych od Słońca. Jedna jednostka to dystans ze Słońca do Ziemi. Planeta ta jest więc dość zimnym miejscem, stąd tyle lodu wszędzie wokół. Powstaje zatem pytanie, skąd wziąć energię, żeby to wszystko dogrzać. Na statkach nie mamy jej aż tyle. Poza tym panele słoneczne nie sprawdzają się tak jak na Ziemi, ze względu na dużą odległość od Słońca. Naukowcy obmyślają metodę na generowanie energii kinetycznej z latających kamieni. Działa to na zasadzie pozyskiwania energii z turbin wiatrowych. Gdy przemieszczające się masy powietrza napędzają wiatraki, ruchy te zamieniane są na energię. Inżynierowie budują więc panele, które zbierają energię z odłamków skalnych. Ich prędkość pozostaje taka sama, ponieważ grawitacja Saturna nadal oddziałuje. W ten sposób ludzie otrzymują źródło niemal nieograniczonej energii.
Na niektórych stacjach są rośliny i drzewa produkujące tlen w procesie fotosyntezy, tylko zamiast światła słonecznego otrzymują energię z ultrafioletu. Następnie ludzie napełniają duże zbiorniki tlenem i przenoszą je do swoich domów. Niedługo potem zaczynają zajmować sąsiednie pierścienie. Aby dostać się z jednego miejsca do drugiego, nie trzeba zużywać wielkich ilości paliwa. Możecie wylądować na skalę, obliczyć jej trasę i poczekać, aż przeniesie was do pożądanego punktu. Następnie moglibyście polecieć do następnego i tak dalej, aż dotrzecie do celu. Coraz więcej ludzi opuszcza swoje statki i lokuje się na pierścieniach. Można odnieść wrażenie, że życie w końcu staje się lepsze, ale niestety wiele osób zaczyna zmagać się z problemami natury mentalnej. Ciągły ruch w próżni kosmicznej doprowadza wszystkich do szaleństwa. Wyobraźcie sobie codzienne funkcjonowanie na karuzeli, która nigdy się nie zatrzymuje. Nie da rady pójść do sklepu, kiedy dusza zapragnie, bo sklep ciągle odlatuje. Nikt nie może wyjść na spacer, nawet w kombinezonie kosmicznym, bo istnieje ryzyko, że natknie się na lecącą z dużą prędkością skałę. Trudno cokolwiek zaplanować, bo w każdej chwili dany pomysł może zrujnować olbrzymi kawałek lodu. Komputery też głupieją. Nie są w stanie obliczyć trajektorii wszystkich ciał kosmicznych. Skały regularnie pękają i rozszczepiają się do setki mniejszych. Ponadto pojawiają się nowe komety, które również stają się częścią pierścieni. Wszystko to rodzi niepewność i wywołuje w ludziach lęk. Poza tym na pierścieniach jest ciemno, zimno i bardzo samotnie. Pomyślcie, że budujecie bazę na jakimś obiekcie kosmicznym. Fajnie, tyle tylko, że wasz najlepszy przyjaciel ląduje na innym, oddalonym o kilka kilometrów. Wtedy gigantyczny sopel rozbija się o jego skałę, co zwiększa jej prędkość. I kilka dni później kolega jest już nie wiadomo gdzie i tak przez cały czas. Jedynym sposobem na zmianę życia jest osiedlenie się na jednym z księżyców Saturna. Planeta ma ich 83. Ludzie potwierdzili i nazwali już 63 z nich, natomiast pozostałych 20 jeszcze nie ochrzczono. Są jak różne światy, spośród których kilka może nadawać się do zamieszkania. Najlepszym kandydatem jest Tytan. Być może znajduje się na nim woda, a panujące tam ciśnienie atmosferyczne jest tylko 1,5 razy większe od ziemskiego. Atmosfera Tytana składa się z azotu i odrobiny metanu, który w górnych warstwach tworzy smog węglowy. Z tego powodu nie jesteśmy w stanie badać tego księżyca z Ziemi, ale najlepsze jest to, że Tytan znajduje się poza zasięgiem pierścieni Saturna. Czyli ludzie mogliby wieść tam spokojne życie. Jest też naturalny satelita Febe, pokryty kraterami jak nasz Księżyc. To kolosalne ciało niebieskie przypomina gigantyczny meteoryt. Ludzie mają sporo możliwości co do wyboru miejsca, w którym chcą rozpocząć nowe życie. Podczas kilkuset lat spędzonych na stawkach w pobliżu Saturna dowiedzieliśmy się wszystkiego o jego satelitach. Dlaczego więc podjęto decyzję o zasiedleniu pierścieni? Czemu od razu nie próbowaliśmy lądować na jednym z księżyców? Bo wtedy ten filmik byłby mniej zabawny i o wiele krótszy. Ale co by było, gdybyśmy jako ludzie pochodzili z pierścieni Saturna? Wyobraźmy sobie taki scenariusz. Masywny meteoryt z zamrożoną wodą zostaje przyciągnięty przez grawitację planety. Wewnątrz lodu uwięzione są najprostsze formy życia, które z czasem się rozwijają. Ta wielka skała jakimś cudem pozostała nietknięta przez setki milionów lat. I w którymś momencie pojawił się człowiek. Ale oczywiście tam bylibyśmy zupełnie inni. Przede wszystkim nie doświadczalibyśmy sił grawitacyjnych, dzięki czemu bylibyśmy wyżsi, ale też słabsi. Nasza skóra była... Za co tak bardzo kochamy Saturna? No tak, za jego zjawiskowe pierścienie. Właśnie one wyróżniają tę planetę na tle pozostałych. Średnica większych pierścieni wynosi ponad 270 tysięcy kilometrów, choć ich grubość nie przekracza 100 metrów. Zewnętrzne pierścienie poruszają się najwolniej, bo z prędkością około 16,5 km na sekundę. To wolniej niż rotacja Saturna. Wiecie, że on sam przez większą część swojego istnienia w ogóle nie miał pierścieni? Sprawdźmy, jak powstały. Posiłkując się ostatnim badaniem sondy Cassini, badacze oszacowali wiek pierścieni od 10 do 100 milionów lat, czyli znacznie mniej niż sama planeta. Pierścienie tylko wyglądają na utwardzone. Składają się z miliardów skał i brył lodu. Jedne są rozmiarów ziaren cukru, inne zaś całych domów, a nawet gór. Bryły lodu i skały najbliżej planety pędzą przez kosmos z prędkością ponad 83 tysięcy km na godzinę.
Na powierzchni pierścieni znajdują się tajemnicze wybrzuszenia, które w ciągu kilku godzin zdają się formować i znikać. Mogą one składać się z elektrycznie naładowanych warstw maleńkich cząsteczek, powstałych po uderzeniu mniejszych meteorów lub promieni elektronów z błyskawic Saturna. Jedna teoria mówi, że jego pierścienie uformowały dodatkowy materiał, który pozostał z formacji planety, a z którego nie mógł powstać żaden z jego księżyców. Inna teoria z kolei mówi o tej planecie rozmiarów Marsa, która zderzyła się z Ziemią około 4,5 miliarda lat temu. W wyniku tego zderzenia fragmenty cieńszej skorupy wyleciały w kosmos. Z kolei jej jądro pozostało na swoim miejscu. Jednak w przypadku Saturna cały ten gruz może nie stworzył nowego księżyca, ale uformował jego słynne pierścienie. Inna teoria mówi, że powstały one z pyłu i gruzu księżyca, zniszczonego być może siłą zderzenia z asteroidą lub kometą. Niewykluczone również, że pierścienie powstały dzięki jednemu z księżyców, który rozpadł się wskutek działania sił wpływowych jego planety macierzystej. Gdyby one wszystkie uformowały się w tym samym czasie co Saturn, miałyby ponad 4 miliardy lat na zebranie nieco gruzu i pyłu pochodzącego z kolizji z mikrometeorytami. Ale pierścienie te składają się głównie z wody. Żadnego pyłu, co oznacza, że są młodsze niż oczekiwaliśmy, a natura układu pierścieni może nam powiedzieć nieco więcej o parchatym wnętrzu planety. Mówiąc parchaty, mam na myśli jej szlamowe jądro. W miarę zbliżania się do niego zobaczymy, że występujący na Saturnie wodór i hel z czasem miesza się z coraz większymi ilościami skał i lodu. Coś podobnego dzieje się w naszych oceanach. Im głębiej zejdziemy, tym większy poziom ich zasolenia. Ale pierścienie mogą z czasem zniknąć. Co ciekawe, występują bardziej powszechnie niż nam się wydaje. Jowisz, Uran i Neptun również mają swoje własne pierścienie, ale to nie znaczy, że posiadają je też pozostałe planety. Owszem, wokół Saturna rozciąga się fascynujące halo i najbardziej zjawiskowe pierścienie. Inne gazowe olbrzymy mają pierścienie w większości składające się z cząsteczek pyłu i skał, ale nie tylko planety. Inne ciała niebieskie również je posiadają, na przykład planetoida o nazwie Hariklo. Mimo że gazowe olbrzymy mają pierścienie, skalne planety lub tak zwane ziemskie już nie. Jedna z teorii mówi, że wynika to z faktu, że gazowe planety leżące w zewnętrznej partii Układu Słonecznego chroniły te skalne, powstałe w jego wewnętrznej części. Otaczające olbrzymie pierścienie mogły powstać z pozostałości najróżniejszych kolizji kosmicznych, albo może to być kwestia rozmiarów. Gazowe olbrzymy są znacznie większe. Ich masa może bezpośrednio wpływać na stabilność ich pierścieni. A co jeśli Ziemia też miała pierścienie w przeszłości? Może w okresie wielkich kolizji, podczas których mógł powstać nasz Księżyc? Przejdźmy jednak do innych, równie ciekawych zjawisk w Układzie Słonecznym. Pluton, maleńka planeta karłowata leżąca na skraju Układu Słonecznego, do niedawna mająca status planety, posiada dość nietypową atmosferę. Nikt nie spodziewał się zobaczyć na jego powierzchni mgły, wznoszącej się na wysokość nieco ponad 1,5 kilometra. To oznacza, że unosi się nad powierzchnią wyżej niż ziemska atmosfera, a ta na Plutonie składa się z około 20 warstw. Są one znacznie bardziej kompaktowe i chłodniejsze niż przypuszczali naukowcy. Choć z Plutona nieustannie ulatują tony azotu, niegdysiejsza planeta wciąż znajduje sposoby na tworzenie nowych zapasów utraconego gazu. Jedna z teorii mówi, że robi to w wyniku aktywności geologicznej. Nasz Księżyc jest dość spokojny, ale nie można tego samego powiedzieć o Io, jednym z księżyców Jowisza. Składa się z setek wulkanów i jest najbardziej aktywnym wulkanicznie satelitą w całym Układzie Słonecznym. Z każdą sekundą jego wulkany wyrzucają w atmosferę obłoki siarki na wysokość 300 km. Gaz i wszystkie inne cząsteczki trafiają w przestrzeń tuż obok Jowisza. Aktywność ta jest wynikiem działania potężnych sił grawitacyjnych oraz pola magnetycznego. W zależności od dystansu, jaki Io dzieli od Jowisza, wnętrze satelity na zmianę kurczy się i rozluźnia. To zjawisko generuje energię niezbędną do tak częstych erupcji. Skoro już jesteśmy w temacie wulkanów, na Marsie znajdziecie taki, który rozmiarami przewyższa Hawaje.
Z początku uważaliśmy tę planetę za cichą i spokojną, ale kiedyś, dawno temu, jego powierzchnię zdominowały gigantyczne wulkany, w tym Olympus Mons, największy w całym Układzie Słonecznym, ponad 600 km średnicy i 25 km wysokości, czyli trzykrotnie wyżej niż Mount Everest, najwyższa góra na Ziemi. Z kolei pod względem masy wulkan stukrotnie przerasta największy wulkan na naszej planecie. Marsjańskie wulkany zawdzięczają swoje rozmiary grawitacji, ponieważ siła przyciągania czerwonej planety jest o wiele słabsza niż ziemska. Poza tym, w przeciwieństwie do skorupy Marsa, ta ziemska jest w ciągłym ruchu. Wiecie, jak powstały Hawaje? Jedno z aktywniejszych miejsc płaszcza stworzyło w znajdującej się nad nim skorupie całą grupę wulkanów. Ponieważ nawierzchnia Marsa jest nieruchoma, występujące na nim wulkany mogą z czasem urosnąć do imponujących rozmiarów. Miranda to jeden z najdziwniejszych księżyców w zewnętrznej partii Układu Słonecznego. Ten cienisty satelita dobiega Urana, a jego powierzchnię zdobią liczne kratery z zaostrzonymi krawędziami oraz inne podobne zakłócenia terenu. Zwykle takie ukształtowanie świadczy o dość wysokiej aktywności wulkanicznej, ale w przypadku Mirandy tak nie było. Księżyc ten jest zbyt mały, żeby generować aktywność tektoniczną. Kolejny czynnik wpływający na formację tego typu powierzchni. Jedna z teorii mówi, że za powstanie tych wybrzuszeń na Mirandzie odpowiada siła grawitacji Urana. Będziemy musieli wysłać tam sondę, żeby odkryć, co dokładnie się dzieje na powierzchni tego naturalnego satelity. Wszyscy składamy się z pyłu gwiezdnego. 97% atomów, które nas budują, jest tym samym, co budulec naszej galaktyki. Terminem cegiełki życia określa się pierwiastki niezbędne do powstania życia na Ziemi. Gwiazdy również je zawierają, ale w innych proporcjach. Na przykład pod względem masy, ludzie składają się w 65% z tlenu. Z kolei pierwiastki mierzone w kosmosie, na przykład w widmach świateł gwiazd, zawierają mniej niż 1% tlenu. Merkury jest najmniejszy w naszym Układzie Słonecznym. Mówimy o planetach, a więc z wyłączeniem niektórych ciał niebieskich, takich jak Pluton. Teraz dowiadujemy się, że wciąż się kurczy. Po Ziemi jest drugą najgęstszą planetą, ale z czasem tylko przybiera na gęstości. Przez długi czas badacze uważali Ziemię za jedyną planetę aktywną tektonicznie. Teraz jednak wiemy, że aktywność ta zachodzi również na Merkurym. Sonda Messenger zdołała zmapować całą planetę. Wtedy naukowcy zobaczyli, że jest ona pełna skarb oraz klifopodobnych formacji. Ponieważ są względnie małe, muszą być raczej młode. Same Merkury zaś dalej się kurczy mimo upływu 4,5 miliarda lat od powstania Układu Słonecznego. Tę planetę nazywa się perełką Układu Słonecznego. Składa się w większości z gazów i może unosić się na wodzie. Wystarczy zorganizować rezerwuar o średnicy ponad 120 tysięcy kilometrów i tej samej głębokości. Szczególnie rozpoznawalną czynią ją piękne pierścienie, szary, dębowy i beżowy. Są zbudowane z odłamków skalnych, pyłu i lodu. Niektóre z ich fragmentów mają wielkość ziarenek piasku, z kolei inne wysokich wieżowców. Planeta, o której mowa, to Saturn. Obecnie Ziemia zmierza w jej kierunku z zawrotną prędkością. Wszystko zaczęło się w zwyczajny dzień ponad pół roku temu. Nagle Ziemia zmieniła kurs, którym podążała przez kilka miliardów lat. Zamiast lecieć w kierunku Słońca, zaczęła się od niego oddalać. Może to być o tyle korzystne, że przynajmniej będziemy mieli więcej czasu na znalezienie rozwiązania. Kiedyś Ziemia obiegała Słońce z prędkością 108 tysięcy km na godzinę. Gdy opuściła swoją orbitę, z niewiadomych przyczyn jej prędkość pozostała niezmieniona. Oznacza to, że w ciągu roku i 3 miesięcy pokonamy dystans grubo ponad miliarda kilometrów, które dzielą nas od Saturna. Początkowo nikt nie wiedział, co się dzieje. Dopiero kilka godzin później wszystko stało się jasne. Mimo paniki, która ogarnęła mieszkańców Ziemi, nic się nie zmieniło. Niedługo później zaczęło się jednak robić coraz zimniej. Prognozy astronomów nie napawały optymizmem. Ludzie mieszkający na biegunach zdecydowali się opuścić swoje domy i skierowali się w stronę równika. Większość gatunków fauny i flory też dotknęły rozmaite problemy. Niektóre wymarły, mimo że staraliśmy się je ratować w szklarniach i specjalnych rezerwatach.
Niebo przeszło gwałtowną metamorfozę. Po tygodniu mogliśmy wyraźnie zobaczyć Marsa. Wyglądał jak duża czerwonawa kula wisząca nad naszymi głowami. Natomiast Jowisz stał się jasny niczym księżyc. Z chwilą, w której Ziemia osiągnęła wysokość czerwonej planety, dni stały się dużo ciemniejsze. Pierwotnie atmosfera była barierą chroniącą ludzi przed niepożądanym działaniem kosmosu, dlatego też nie odczuliśmy przejmującego zimna tak od razu. Jednak kilka dni później każdy, kto odważył się wyjść z domu, musiał włożyć na siebie kilka warstw ciepłych ubrań. Już wtedy temperatura spadła do minus 98 stopni Celsjusza. Zrobiło się jeszcze mroźniej, gdy nasza planeta minęła Marsa i zaczęła zmierzać w kierunku pasa asteroid. Dotąd to jeden z najniebezpieczniejszych regionów na naszej drodze. Owszem, ludzie podziwiali spektakularne deszcze meteorytów na niebie, ale kilka z nich zdołało przedrzeć się przez naszą atmosferę. Ciała niebieskie uderzyły w Ziemię, spłaszczając góry i zostawiając po sobie gigantyczne kratery. Spowodowały również tsunami i trzęsienia Ziemi. Znakomita większość planety, w tym również oceany, zmieniła się w skutą lodem pustynię. Brakuje jedzenia i zasobów naturalnych. Ludzie wybudowali podziemne miasta i łączące je tunele. Naukowcy pracują dniami i nocami, aby znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji. Jeśli im się nie uda, no to co może się wydarzyć? Im bardziej nasza planeta zbliży się do Saturna, tym bardziej będzie on widoczny na horyzoncie, sprawiając jednocześnie wrażenie coraz potężniejszego. Wkrótce zacznie świecić jaśniej niż Księżyc w pełni. Masywna, żółtawo-brązowa kula staje się dostrzegalna nawet za dnia, ale to w nocy przyjmuje wyjątkowo imponującą formę. Zamiast spać, miliony ludzi godzinami podziwiają wciąż powiększającego się Saturna. Pewnego dnia dystans między dwiema planetami będzie taki sam, co niegdyś między Ziemią a Marsem. Pod względem rozmiaru tarcza Saturna będzie stanowiła około 1/4 pełni Księżyca, pierścienie natomiast jego 2/3. Wkrótce potem prędkość naszej planety wzrośnie pod wpływem przyciągania grawitacyjnego Saturna. Gazowy olbrzym ma 9-krotnie dłuższą średnicę i prawie 100-krotnie większą masę. Z tego względu zamiast poruszać się z prędkością 46 km na sekundę, osiągniemy pułap 64 km na sekundę. To niemal 2,5 tysiąca razy szybciej niż przeciętny samochód osobowy. Grawitacja Saturna będzie miała większy wpływ na Księżyc niż na Ziemię. W jednej chwili stracimy naszego naturalnego satelitę, zostanie wystrzelony w kosmos i zacznie obiegać Słońce po najprawdopodobniej eliptycznej orbicie. Gdyby jednak Ziemia nie zderzyła się w najbliższej przyszłości z Saturnem, mogłoby dojść do ponownego spotkania Księżyca z naszą planetą i nic dobrego by z tego nie wyszło. Jakby to jednak wyglądało z perspektywy Saturna? Po Jowiszu jest największą planetą w Układzie Słonecznym. Nawet jeśli otaczające go pierścienie mają gigantyczny rozmiar, to są raczej cienkie, mniej niż 1,5 km grubości. Mimo to główne dyski są wystarczająco duże, żeby rozciągnąć się od Ziemi do Księżyca. Ale w jaki sposób one w ogóle powstały? Poza granicą czołowych pierścieni A, B i C jest jeszcze coś, co astronomowie nazywają pierścieniem F. Ma kilka milionów lat i jest najdziwniejszy z nich wszystkich. Ten stale zmieniający się dysk składa się z lodowego materiału i zaskakuje swą złożonością. Jego zakrzywienia, skręty i zbitki jaśniejszej substancji sprawiają, że wygląda jak spleciony warkocz. Saturn ma ponad 50 oficjalnie potwierdzonych księżyców. Dwa z nich, Pandora i Prometeusz, oskrzydlają obie strony pierścienia F. Mijają się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz dysku. Gromadzą cząsteczki lodu, tworząc ciała o średnicy 90 km. Dlaczego to robią? Tego nie wie nikt. Naukowcy zdają sobie natomiast sprawę, że gdy pierścienie Saturna się rozwijały, lodowy materiał się zespalał, formując mini księżyce. Niektóre z nich rozrosły się do rozmiarów największych naturalnych satelitów tej planety. Dwa jednak się zderzyły, dając początek tajemniczemu pierścieniowi F. Gdyby te małe ciała niebieskie składały się tylko z cząstek lodu, kolizja pozostawiłaby jedynie pierścień i nic więcej, ale były też złożone z gęstych skalnych odłamków, które pozostały nienaruszone i potem zmieniły się w Pandorę i Prometeusza.
Nie ma żadnych dowodów na to, że Saturn zderzy się kiedyś z innym większym ciałem niebieskim. Ziemia może być pierwsza. Zanim to jednak nastąpi, będziemy musieli przedrzeć się przez pierścienie, włącznie z pierścieniem F. I nie, nasza planeta nie zostawi po sobie w nich dziury. Pierścienie Saturna składają się z małych cząsteczek. Jak tylko zbliżymy się do niego wystarczająco blisko, grawitacja naszej planety zacznie wytrącać niektóre z ich orbity. W rezultacie wokół Ziemi powstanie swoisty pióropusz. A jak już przyciśniemy się przez pierścienie, będzie się za nami ciągnął ogon lodowych cząsteczek. Proces ten nie okaże się jednak na tyle potężny, żeby całkowicie pozbawić Saturna jego dysków. Będą krążyły tak jak do tej pory, tym niemniej zmienią się ich orbity i ulegną wydłużeniu. Nie będzie już fantazyjnych warkoczy. Z czasem pierścienie spróbują ponownie nabrać swojego spektakularnego kształtu, ale Ziemia im na to nie pozwoli. Kolizja Saturna z naszą planetą pozostawi swój trwały ślad na gazowym olbrzymie. Jeśli obserwowanie nieba będzie w ogóle możliwe, ludzie doświadczą na własne oczy powolnego zanikania pierścieni, ale nie na długo. Wkrótce, co większe odłamki skalne zaczną uderzać w powierzchnię naszej planety, zostawiając po sobie liczne kratery. W najgorszym wypadku Ziemia może się zderzyć z jednym z licznych księżyców Saturna. Wyobraźmy sobie jednak, że przeszliśmy przez pierścienie nietknięci i jesteśmy coraz bliżej planety. Gazowy olbrzym wygląda na zwiewnego, ale Ziemia z pewnością nie przeleci przez niego na wylot. Grawitacja trzyma wszystkie gazy w zwartej zbitce. Również ona sprawi, że nasza planeta zacznie się szybciej poruszać. A im bardziej będzie się zbliżała do Saturna, tym silniej będzie oddziaływała jego grawitacja. Wywoła to liczne kataklizmy, chociażby katastrofalne w skutkach erupcje wulkanów na całym świecie. Następnie Ziemia uderzy w Saturna z ogromną siłą. Atmosfery obu planet ulegną kompresji, co pociągnie za sobą dramatyczny i błyskawiczny wzrost temperatur. W kilka chwil powietrze zacznie płonąć. Naukowcy uważają, że jądro Saturna jest zwartą mieszaniną. Składa się z żelaza i niklu, otoczone skalną warstwą. Ale nie dotrzemy do niego. Ziemia najpierw rozpadnie się na kawałeczki, a potem zacznie się spalać. Nasza piękna, błękitno-zielona planeta stanie się miliardami bilionów ton parujących odłamków. Szkoda, może skończy jako jeden z pierścieni, zastępując te zniszczone? To ponury scenariusz, wiem, nie uratujemy Ziemi przed Saturnem, ale to tylko zły sen. Może zamiast tego podejmiemy trud i ocalimy samych siebie przed realnymi zagrożeniami, takimi jak zmiany klimatyczne? Tak tylko mówię.